Lecą panowie na dwa John Deere'ki. Ja też trochę pokosiłem, ale teraz obrządki musiałem robić, także wiecie, cztery kosiareczki, jest robota. O kurczę, tam jest bardzo mokro. Oj, oj, oj. Ale poszedł. No i witam w kolejnym vlogu. Tak jak widać, dzisiaj znowu robota. Jak dzień, jak co dzień. Tutaj akurat muszę pospawać, bo odpękło. Zaraz tutaj wzmocnienia dam, pospawam. No i będę szykował potem naszego John Deere'ka kombajn, bo jęczmień zimy trzeba będzie już kosić. Tam dużo roboty przy nim nie ma, ale przejrzeć, wiadomo. No i co zrobiliśmy? Belki wyszło 420, no i wcześniej pryzma. Także teraz wszystko trzeba podwozić, zwiezione jest około stówy. Gdzieś stówa, no. Stówa albo 120, nie pamiętam dokładnie, bo Łukasz zwozi. Teraz układa. Na razie układa tylko tutaj tak na... po prostu luzem. Będzie cielaką, jałówką na pole i do obory. Tam w oddali, pewnie nie widzicie, tata z Karolem poprawiają zagrodę krowy, żeby przegonić. I taka to robota. Cały czas coś i cały czas robota. 20 teraz sprzedaliśmy belek, tutaj właśnie na wujka Jarka obok naszego, tak jakby sąsiada z drugiej części domu. A John Deere, no, wygląda jak wygląda. W zeszłym roku był tak bardziej konkretnie przyjrzany, w tym roku też zaraz będę go jeszcze przeglądał, czy coś trzeba zmienić, czy nie. Taka to robota. Cały czas coś się dzieje. Trochę teraz tutaj porządków porobiliśmy. Jeszcze to nie to, ale już pomału, pomału coś tam się dzieje. Teraz muszę te właśnie widły pospawać. To nasz tak zwany paleciak. No bo muszę tutaj zabrać paletę, bo przyjechała soja z rzepakiem. No i trzeba działać cały czas. Łukasz rozładuje to, no i pojedzie po następny kurs. No 20 sztuk na raz, no jakby może chciało się, to można byłoby zapakować 34, ale trzeba wtedy spinać pasami. To chyba więcej granie warto świeczki, jak to mówią. No tutaj muszę jeszcze założyć kółko od sieczkarni pasowe tam przy silniku, bo w zeszłym roku zdjąłem je, jak zaczęło się tam palić, bo łożysko walnęło, znaczy palić, no prawie się palić, no ale jednak to coś z tego tak nie bardzo było. Tutaj widzicie, no takie wzmocnienia, bo wygięte było. Przydałoby się to pomalować, bo rdzewieje, no ale jak zwykle na wszystko czasu nie starczy. A tutaj wyrwało. No i taka to robota. Te mocowania jeszcze nie zrobione. Dzisiaj pewnie nie będą. Udało mi się zrobić to, co tutaj jest, widzicie, stawki zrobione, wspawane wszystko. No i teraz zajmuję się aktualnie rurą od John Deere'ka. Chociaż ona ciekawie to nie wygląda, wam powiem. Tu już wcześniej też trochę ją wzmacniałem. Nie wiem, czy ktoś ją wcześniej gdzieś przegiął, czy zaczepił o coś, czy przegniła, ale jest, no słabo jest. Teraz punktuję, tutaj słabo to wygląda. Spawanie takie też lipne, no bo nie ma za bardzo do czego. No ale wzmacniam. Najwyżej może kiedyś się kupi drugą rurę do niego. Tak ogólnie stan nie jest zły, tylko najgorsza właśnie ta rura w tym miejscu. Bo wszędzie to jest ogólnie w dobrym stanie. Nie wiem, czy ona pod chmurką, znaczy czy on pod chmurką stał, czy co, ale nieciekawie to wygląda. Ale myślę, że jak wzmocnię, to będzie ok. Przynajmniej póki co. Potem zajmę się tymi stanowiskami. Łukasz już trochę belek zwiózł.
teraz pojechał chyba po czwarty kurs, tego co mi mówił, bo nie, tego nie widziałem, nie, znaczy nie chodziłem, nie patrzyłem i miałem inną robotę jeszcze, także cały czas do przodu pomału. A to spawanie takie, to mnie to denerwuje w takim materiale. No i szykujemy się na żniwa. Kombajn już jest prawie przygotowany. No ale niestety wiadomo, coś zawsze zostanie do zrobienia. Na razie jeszcze musimy tylko przejrzeć tamte podajniki do końca. Szczury znowu się tam gdzieś wpakowały troszeczkę, ale na szczęście nie mocno. Kombajn jest już wyczyszczony, tak praktycznie, znaczy wyczyszczony, umyty, bo tak to nie myjemy, tylko dmuchamy ewentualnie, jak już coś było, żeby nie gniło tam. No i zaraz będzie można w jęczmień wjeżdżać, 5 hektarów jęczmienia. No ale jak już to wszystko się ruszy, to już będzie żniwa, że tak powiem, pełną parą. No, może nie jakieś tam gigantyczne, bo 30 tam kilka hektarów, ale zawsze to żniwa. Stodoła wysprzątana, także już można do stodoły sobie zboże sypać. Garaż jeszcze, znaczy też wysprzątany, tylko tam trzeba poprzestawiać parę rzeczy, bo to zostało. No i trzeba będzie jeszcze, co trzeba będzie w sumie w binie, znaczy w tym silosie zbożowym wyrzucić resztkę zboża, bo tam zostało troszeczkę. Wybrać to wszystko. No i potem jeszcze co? Naszykować dmuchawę, żmijkę, no i ogień John Deere'em. Stara maszyna, ale na swoje potrzeby to wystarczająca. Także z Łukaszem dzisiaj działamy przy kombajnie. Teraz jeszcze tutaj co zatankować, podolewać oleje. Znaczy w silniku zmienić do hydrauliki i dolać. No i co? No i można pomału startować, a potem drugi pokos. Jeszcze belki zostały do zwiezienia. Zwiezione 160, zostało jeszcze z 420. No to troszkę zostało. 260 jakby nie było. Kawałek drogi jest, najgorzej, że teraz John jest uziemiony, bo siłownik od wspomagania robimy. Także albo laweta do Lambo, albo do Renówki, no i do farmera dwie przyczepy i jechać wtedy na dwa zestawy. Bo tak to jednym, no to długo schodzi. Tak to jest na tym gospodarstwie. No i zaczyna się sezon żniwno. Sieno kosowe. Tutaj już trochę ułożone jest. A tutaj patrzcie, kombajnik stoi sobie. A tam stuk. To stuk ten jest tylko taki tymczasowy z tego względu, że będziemy później to wszystko skarmiali na bieżąco. Dlatego tutaj ułożyliśmy i tak, no jak jest, tak jest. A reszta pójdzie w inny stuk. No i część do stodoły. Do jednej, do drugiej, tak jak mówiłem wcześniej, także coś tam z tego wyniknie. Prasa owijarka praktycznie rzecz biorąc już zaczyna chodzić normalnie. Tylko jeszcze, no prasa chodzi, tylko owijarka coś jeszcze tam szwankuje. Ale to już znaleźliśmy przyczyny najprawdopodobniej, bo tam sprężyna od dołu jest pęknięta i przez to czujnik wariuje. No i znowu teraz farmer musi wszystkie prace wykonywać z turem, że tak powiem. No ale po to go ma. Łukasz teraz powiózł ciela kombele. Ja idę tutaj jeszcze kombajn ogarniać. Rychu kupił farbę zieloną, John Deere'owską. Także się pomaluje, żeby to nie rdzewiało i jakoś wyglądało, chociaż wiadomo, to nie jest jakiś super młody kombajn, ale jak mówimy, swojej potrzeby wystarczy.